Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jedno bardzo fajne ćwiczenie, jak poprawić siłę przedramienia, jeżeli trenujecie jakieś brazylijskie jiu-jitsu czy inny sport grapplingowy. Lecimy, zapraszam. Silne przedramię jest bardzo potrzebne właśnie w jakichś sportach, gdzie chwytamy, czyli właśnie brazylijskie jiu-jitsu, jakieś judo i tak dalej. No i dzisiaj pokażę Wam takie jedno fajne ćwiczenie, które będzie miało na celu jakby poprawić na właśnie jakby pronację, supinację, tak? Czyli można powiedzieć takie ruchy ręką. Większość jakby ruchów na siłowni no właśnie jakby działa, można powiedzieć, jakby jednopłaszczyznowo. No i teraz my dodając to ćwiczenie, bardzo fajnie właśnie sobie wzmacniamy ten ruch, no ale to jest bardzo ważny ruch tak naprawdę, ponieważ w momencie, gdy się, nie wiem, jakieś wykręcacie spod kogoś, bardzo często te ręce gdzieś tam macie poskręcane, wykręcacie, no i tutaj bardzo silne przedramiona będą Wam pomagały uciekać z jakichś tam kryzysowych sytuacji. Również gdy zapinacie klamry, tak, no to też te ręce są poukładane w różny sposób, tak, no nie są złożone tak jak tutaj do modlitwy, tak. Także no, silne przedramiona, które się umieją, można powiedzieć, dobrze kręcić, no to jest taki czynnik, który na pewno jest do wzmocnienia dla każdego, kto jakby czuje, że jego przedramiona po prostu są za słabe. Jak wygląda ćwiczenie? Użyjemy sobie do tego odważnika kettlebell. Kettlebell jakby ustawiamy, można powiedzieć, tą okrągłą częścią do góry sufitu. No i teraz pozwalamy mu się jakby przewrócić, tak? I teraz my chwytamy sobie za, można powiedzieć, jeden kraniec, można powiedzieć, o tak, kraniec rączki. No i staramy się jakby go eksplozywnie przerzucić na jedną stronę, tak? Później wracamy, tak, z nim. Ponownie go przerzucamy na tą samą stronę, na której był, tak? Czyli kręcimy tym kartem, jakby przerzucamy go raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. Jeżeli się czujecie już naprawdę dobrze w tym ćwiczeniu, no to możecie sobie spróbować użyć cięższego kettla. No i tutaj warto sobie też jakąś podkładkę wziąć po prostu przed ramię, jeżeli czujecie, że po prostu ten ruch jest dla Was za krótki, tak, ponieważ no kettlebell jest, można powiedzieć, już duży, no to wtedy warto jakby sobie podnieść coś, na przykład, nie wiem, położyć sobie rękę na jakiegoś stepa, tak, no i wtedy wykonywać takie przerzucania. Więc to jest to taki jeden z patentów, jak sobie to ćwiczenie, można powiedzieć, progresować i utrudnić. 3-4 serie, myślę, że mniej więcej po 10 tak, takich przerzucań na jedną rękę, już będą fajnie działały. No i pamiętajcie, że jak w każdym ćwiczeniu, także i w tym powinniśmy progresować, więc staram się albo ruch wykonać, można powiedzieć, trochę szybciej, tak, czy eksplozywniej, lub też po prostu użyć cięższego kettla. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okazał się dla Was ciekawy i przydatny. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Piejo kury, piejo, nie ma jokuta. No, kto ma największą kulę? Kto ma największą kulę? No. Będziemy dodawać jednak Viagra. Jednak Viagra będzie do książek teraz dodawał. Niech mnie kule biją.